Setna rocznica urodzin Jana Pawła II, która przypada w tym roku, niestety będzie obchodzona w Kraśniku nieco skromniej niż chcielibyśmy, aby była obchodzona. Swój dzień patrona w szkole podstawowej nr 6 w Kraśniku, która nosi imię Jana Pawła II, społeczność obchodzić będzie wirtualnie. W poniedziałek 18 maja na stronie internetowej oraz szkolnym profilu na Facebooku zaprezentowane zostaną prace plastyczne, które wykonali młodsi uczniowie. Starsi natomiast stworzyli plakaty zawierające jakże aktualne słowa papieża Polaka. Wśród wychowanków kraśnickiej szkoły znaleźli się także tacy, którzy zaprezentowali talenty muzyczne. Dalekie wybrzeże ciszy zaczynają się tuż za progiem. Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kraśniku przygotowana jest do zwiedzania wystawa poświęcona setnym rocznicom ważnych wydarzeń z 1920 roku, które wpłynęły na losy Polski oraz całego świata, to jest urodzin Jana Pawła II oraz Cudu nad Wisłą. Niestety ze względów epidemiologicznych obecnie zwiedzać wystawy nie można. Od kilku lat w parku Jana Pawła II w Kraśniku organizowane było spotkanie, na którym śpiewano pieśń Barkę. W tym roku niestety wspólnego śpiewu nie będzie, lecz na szczęście są wspomnienia z minionych lat.